wszyscy powinniśmy przeprowadzić tę akcję 24 grudnia. W swoim niedawnym przekazie nasz Pan Jezus Chrystus wyraził głęboką smutek wobec stanu ludzkości, zwłaszcza z powodu naszej skłonności do materializmu i obojętności. Przesłanie naszego Pana Jezusa Chrystusa zostało przekazane przez katolicką powiernicę Valentinę Papagnę podczas spokojnego poranka, gdy odbywała swoje modlitwy. Jezus Chrystus rozpoczął swoje przesłanie wyrażając głęboki smutek z powodu stanu ludzkości, lamentując, ten okres roku powinien być najszczęśliwszy ze wszystkich. Przychodzę na świat, aby zbawić całą ludzkość. Jednak jestem obficie odrzucany i odtrącany. Wyraził ból widząc, jak ludzie pogrążeni są w błahostkach materialnych, pochłonięci zakupami i sprzedażami, oddalając się od wiary. Z tonem zmartwienia zapytał Valentinę o ostateczne konsekwencje takich postaw, wyrażając głębokie zaniepokojenie kierunkiem, w którym zmierza ludzkość. Nasz Pan mówił o swoim nieustannym wezwaniu do nawrócenia i skruchy, ubolewając, że Jego słowa zdają się trafiać na głuche uszy. Podzielił się smutkiem, widząc, że pomimo oferowania tyle miłości, miłosierdzia i przebaczenia, ludzie Go ignorują i nie zwracają uwagi na Jego przesłania. W trakcie przesłania nasz Pan wyraził głębokie poczucie rozczarowania, doszedłem do punktu, że chcę wszystko wymazać. Moje oburzenie jest wielkie, stwierdził. Podkreślił, że to, co powstrzymuje go przed działaniem w ten sposób, to jego matka i mała grupa jego wiernych uczniów. Poprosił Valentinę, aby zarejestrowała i podzieliła się tymi słowami, mając na celu uświadomienie ludziom powagi jego niezadowolenia i smutku. Czując intensywność przesłania, Valentinę próbowała pocieszyć naszego Pana, wyrażając nadzieję na możliwą zmianę w ludzkości. Jednak nasz Pan, znający głęboko ludzką naturę, jedynie na to spojrzał, potrząsając głową z wyrazem smutku. To objawienie dla Valentiny podkreśla ważność modlitwy za nawrócenie grzeszników i poszukiwania sposobów pocieszenia serca naszego Pana Jezusa Chrystusa. Drodzy bracia i siostry, 24 grudnia zapraszam Was wszystkich do spotkania się z rodzinami, aby modlić się różaniec. To okazja do wspólnej refleksji nad prawdziwym znaczeniem Bożego Narodzenia, narodzin Jezusa, Zbawiciela Świata. Recytując różaniec, medytujemy nad tajemnicami wiary i bezwarunkową miłością Boga do nas. Ta praktyka wzmacnia naszą wiarę i łączy nas jako rodzinę w obecności Pana. Boże Narodzenie to więcej niż tylko świętowanie zabaw i prezentów. To święty czas, aby przypomnieć sobie o narodzinach Jezusa, który przyszedł na świat, aby nas odkupić. To okazja, aby otworzyć nasze serca na Bożą miłość i dzielić się nią z tymi wokół nas. Niech to Boże Narodzenie będzie czasem duchowej przemiany dla nas wszystkich. Moglibyśmy odłożyć na bok materializm i skupić się na tym, co naprawdę ma znaczenie, na świętowaniu narodzin Chrystusa i miłości, którą On symbolizuje. Działając w ten sposób, odpowiemy na wezwanie naszego Pana i przyniesiemy ulgę Jego sercu. Amen. W tym szczególnym okresie ważne jest, abyśmy zastanowili się nad istotą Bożego Narodzenia i dążyli do prawdziwego związku ze znaczeniem duchowym tej daty. Narodzenie Jezusa to nie tylko historyczne wydarzenie, ale boskie objawienie miłości i odkupienia dla ludzkości. Angażując się w świąteczne uroczystości, powinniśmy pamiętać, że istota celebracji tkwi w przesłaniu nadziei, pokoju i zbawienia, jakie niesie narodzenie Chrystusa. W czasie tego okresu módlmy się o kształtowanie postawy wdzięczności za duchowe dary, które otrzymujemy. Miłość Boga, symbolizowana przez to niezwykłe narodzenie, jest światłem, które oświetla nasze drogi i kieruje nas w trudnościach życia. Otwierając nasze serca na to światło, pozwalamy Mu rozproszyć cienie desperacji i niewiary, sprzyjając istotnej przemianie wewnętrznej. Ponadto tradycja odmawiania różańca w dniu 24 grudnia to potężny sposób wzmacniania naszej wiary i zbliżania się do Boskiego. Medytacja nad tajemnicami wiary podczas odmawiania różańca prowadzi nas do głębszego zrozumienia przesłania miłości i poświęcenia, jakie Jezus przyniósł światu. Ta praktyka wzmacnia naszą duchowość i inspiruje do życia zgodnie z naukami Chrystusa nie tylko podczas Bożego Narodzenia, ale przez cały rok. Niech, dzieląc się radością Bożego Narodzenia, wyrażamy również współczucie i hojność wobec innych. Ducha Bożego Narodzenia zachęca nas do sięgnięcia po pomoc dla mniej szczęśliwych, do praktykowania empatii i dzielenia się nie tylko materialnymi prezentami, ale również ludzkim ciepłem i solidarnością. W ten sposób wypełniamy głębszy cel Bożego Narodzenia, szerzenie boskiej miłości i uczynienie świata bardziej współczującym miejscem.
Niech świętowanie narodzenia Jezusa wykracza poza zewnętrzne uroczystości, docierając do naszych serc i zmieniając nasze życia. Niech każdy z nas, podążając za naukami Chrystusa, przyczynia się do budowy bardziej sprawiedliwego, pokojowego i pełnego miłości świata, jaką On nam oferuje. Amen. Módlmy się, o Panie, w świętym oczekiwaniu Adwentu, my, Twoje dzieci, łączymy się w modlitwie i nadziei. Niech nasze serca przygotują się na przyjście Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, prawdziwej światłości, która oświetla każdego człowieka. Niech w tym czasie Adwentu nasz duch odzwierciedli Twojego pokoju i miłość. Pomóż nam rozpoznać obecność boską i niekończące się dobro w naszym życiu. Daj nam łaskę bycia posłannikami Twojego słowa i świadkami Twojej obietnicy zbawienia. Niech możemy dzielić się z wszystkimi radością Twojego narodzenia i żyć zgodnie z naukami Twojej wiecznej miłości. Amen. Thank you.